szeregu i niby odgonić bandzie. Wiesz, ale bandzie możecie się popykać jeszcze między sobą, słyszysz? No popykać, ale on cię do tego i wtedy jedziemy. I teraz tak, standardowo trzy starcia. Odchodzimy. Po jednym trzecie? Nie. Nie, to będą rozkazy. Będzie słychać, że się cofać. I trzecie, jedziemy na punkty. No i prawdopodobnie wy wygracie i starajcie się trzymać linię, żeby nie było tak, że się wszyscy rozbiegają od razu. Misiek sam. Nie, mówię głównie do ciebie, bo oni to zdają doskonale, oni przysypiają, jak ja mówię. Jest 4-3, a ty będziesz z nami. Ale będziesz z nami. Nie, później, jak już wygracie, to oczywiście wodza, czyli nie podrzynacie gardło i tak dalej. Czyli standard. Najbardziej tempo jest. Później Olaf, jak już będzie podrżnięcie i po wszystkim Marii nie tam leble, to Olaf... Będzie rżnięcie. To Olaf wtedy powie, zaprezentuje formację. W tym momencie Morgan tam sieknie, jak będzie ściana. Tam jest linia, będzie krąg i ściana. I ściana to będzie strzelanie. Na koniec będą kręgi, a na samym końcu będzie księżniczka i smok, jako że dawno tego nie robiliśmy. Słuchajcie, ta osoba, która kończy tą zabawę, to będzie na takiej zasadzie, jak złapie, dawno tego nie było. Jak tego złapie, no to wiecie, dzieci tu chyba nie ma, no nie? Czyli może być hardcore. Nikt nie złapie za pierwszym razem, tak jak zwykle. Nie, ze dwa razy przeskoczy się przez coś tam i... Nie, to spójrzcie. To jak... Ile osób zna zasady tej zabawy? Powtórz dla wszystkiego. Nie będę powtarzał. Ja nie znam. To nie zna jeszcze. Ja nie chcę znać. Może tego nie ruchu. Nie, kurde, no dobra, to nie ruchu. No zróbcie to! No zróbcie to! Cicho, dziadku. Jak mnie ktoś złapie, to zabije. Kto ci przeskakuje, to się staje smokiem. Nie daj ci złapać. Gonisz kogo? Dobra, zrobimy. Hurra! Viva Torol! Księżniczka i smok jest ostatni. Dobra. Już jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. A pożegnanie też. Are we ready? Pożegnanie, Olaf! Olaf, na samym końcu pożegnanie. Tak, będziemy tu. Lata liga. Pięknie. Muszę pięknie. Wszystko, co to staje w sobie. Co to, ta robota? Wiesz, kiedy ja ją widziałem 2 lata temu. Tak. A co ja będę piwo. A teraz będzie walka. Ej, gdzie Tokę poszedł? Tokę, tak cię obleciał! Tutaj będzie zwarcie. Skopa! Linia równo! Witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Wikingów z Winna. Odtwarzamy kulturę wojowników i społeczeństwa z XIX wieku Wikingów i Słowy. Teraz Państwu zaprezentujemy klasyczne starcie w wykonaniu właśnie wojowników z 3000 lat. Zaczynamy! Dajcie tutaj wodza waszego! Gdzie on jest? Nie widzę go! Piszczący do domu! Ty komu się? Jesteś wodzem? Wodzem! Jesteś zajęty? Jeszcze tu śmierdzi? Nie było twoja krew! Się jeden! Przyszliśmy po wasze złoto! Miód i kobiety! No właśnie! Ale kiedy? Tyle? No, dajcie nam! A nie złota! Człowieku! Dawaj, dawaj! Kobietki! A wy do domu!
Pasterze! Ty w kierunku przybyłeś! Kobietki mam takie brzydkie! W kierunku, bo ci nie będziesz chciał i takich brać! Złota, no złota mamy! Miód też mamy! Dobrze szczeka! Dawaj tu najlepszego swojego woja! Najlepszego? Najlepszego! Największego sierściuka ci oddam! I tak ci wklepię! Okay. Następny konus! Zaraz zobacz, jak ten konus ci obetnie głowę! Nie płodził. Słowo! Słowo! Powstańcie! Teraz zaprezentujemy Państwu formację wysłowane tam i tam. Robimy na chwilę tego? Tutaj jest. Linia! Linia! To jest klasyczna formacja zadana liną. Ściana! Formacja zadana z drogą, która została w tej chwili. Ula, złoto za oczy! Linia! Dimitry! Dzisiejszy ryj służył do rozwijania naszego szeregu przeciwnika i to była typowa formacja ofensywna. Tam jeszcze w środku powinno być kilkunastu wojowników, którzy popychali wszystkich właśnie, żeby jak najbieg kusiło przeżyć się przez szereg. Linia! Strąg! A to była formacja obronna, w sytuacji już kryzysowej, kiedy było wiadomo, że raczej już nie uda się zwyciężyć. Wojownicy stawali plecami do siebie, żeby właśnie móc się jak najlepiej bronić. To był zostan wasz i tam właśnie na końcu na takim sobie kończyli. Linia! Teraz Państwu zaprezentujemy klasyczne zabawy wikingu, połowia, zimowy wieczory. Kiedy nie wypadało się na wszystkie wyprawy, kiedy cały czas przypałam, ale żeby nie było tej ryzy fizycznej, bo też mamy sobie różne sprawy zabawy. Jedno z nich był prokonowy. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest.
Dobra! Znowu Karol, ja robię to brawo. Stawaj psie! Drużyna Stowarzyszenia Niewidomych Słowia Wilna. Ten pan też. Niestety ty musisz wszystko zagrywać, bo inaczej nie będziesz pamiętać, tak? No musi mi się gdzieś dać retrospekcję.
Dopóki nie odwiedzę zapadek w domu. Wiesz, parę? Dobra, to ja biorę parę. To jest właśnie... Po bitwie. Trzeba bezpośrednio między parę godzin. Zdobyliście w końcu ten bar, czy nie? Co? Jakoś nie możemy go zdobyć. Jak to nie? Dostałam fajny tutorem. Historia z 13 wieku podać, że... Za zgodą. Znaczy nie wiem, cygara nawet. Dokładnie, że dostałem. Zobaczyć jak to wygląda z bliska, a koleś się do tyłu zamachnął toporem, jak akurat w panie będzie. A Hendrix smaczny, ty bardziej smaczny. Ale ta skóra do dupy się bardziej... Wasze zdrowie. Zdrowie sponsoringu. Z którego? Tu sponsoring. Spokój się. Na zdrowie sponsoringu. Takie jasne, czyli lista. Nie tu, o tak o. O tak. Jasna taka gąśka, czy jasna taka gąśka, czy jasna taka gąśka. Na zdrowie. Jaśniejsza zdrowie. Cześć czasu. Na zdrowie. Wiesz jaki jest najlepszy barwnik? Oglądałem każdy odcinek. Który? Każdy. Ale czego? Drugim mieczem teraz leciało. No i dobrze. Bratata Mady. A ci o polityce? Sytuacja. A ja naprawdę nie jestem świadomy, że cię Bo jesteś udział, że 6 godzin cię nie przyjmować po prostu. Wrócić w niebany. Tyle ziemi, jak nie, bo ja powiedziałem tam 2 złoty, aby... Za rezerwację! Za rezerwację! Za rezerwację! Zdrowy! Adaś! Jest kamerą! To nie twoje, ale... Cokolwiek, nie ma znaczenia. Za rezerwację. Tak się bawi Polska młodzież. Olaf! Brodziarz! Gorąco! Nie przy stu! Chłopcy! A jak się robi dalej bliżej?